Pokój i dobro. Moi kochani, w tym ostatnim odcinku zastanawialiśmy się nad tymi wyzwaniami, które stoją właśnie przed młodymi ludźmi na drodze do małżeństwa. W tym odcinku, zgodnie z zapowiedzią, postaramy się pomyśleć nad tymi wyzwaniami, które stoją przed małżonkami. Podstawowy problem, z którym mogą zmierzyć się małżonkowie, którzy chcą być wierni Panu Bogu i tego, czego uczy Kościół, będzie antykoncepcja. W poprzednim odcinku staraliśmy się naszkicować ten bardzo szeroki kontekst tego problemu. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób ludzie uzyskali ten powszechny dostęp do antykoncepcji. Mówiliśmy także o tym, jakie stanowisko wobec antykoncepcji zajął Kościół. Na kilku przykładach pokazywaliśmy, że przewidywania Pawła VI jednak się sprawdziły. Teraz postaramy się trochę zagłębić w to nauczanie, trochę bardziej zrozumieć, dlaczego Kościół naucza w tej sprawie właśnie tak, a nie inaczej. Żeby dobrze zrozumieć nauczanie Kościoła na ten temat, odwołamy się do piątego odcinka tych naszych rozważań. Dokładnie do tego momentu, gdzie papież Jan Paweł II komentował pieśń nad pieśniami. To właśnie tam powiedział nam o czymś takim jak mowa ciała. Mówił o tym, że mowa ciała może być prawdziwa lub fałszywa. Na tej podstawie możemy zrozumieć to przekonanie Pawła VI, który mówił, że we współżycie seksualne jest wpisane to podwójne znaczenie. To znaczenie miłości małżeńskiej i to znaczenie potencjalnej płodności. My nie tworzymy rzeczywistości. To Pan Bóg stworzył tę rzeczywistość. Natomiast my, ludzie, tę rzeczywistość tylko odkrywamy. Jeżeli mamy pozostać naprawdę racjonalni, to musimy na podstawie rzeczywistości i na podstawie faktów dochodzić do prawdy. No i jeżeli mielibyśmy właśnie tak czysto, bardzo prosto i bardzo racjonalnie popatrzeć na współżycie seksualne, to będziemy widzieć, że to podwójne znaczenie jest w nie jak najbardziej wpisane. W momencie, kiedy małżonkowie odwołują się do antykoncepcji, to w pewien sposób przekłamują tę prawdę mowy ciała. To w pewien sposób starają się obejść to, co Pan Bóg ustanowił. Nie odczytują mowy ciała w prawdzie. Trzeba tutaj powiedzieć także o tym, że miłość między małżonkami polega na tym, że to jest całkowity dar jednej osoby dla drugiej. Ta druga osoba całkowicie ten dar przyjmuje i również całą siebie daje tej drugiej osobie. Małżonkowie, którzy odwołują się do antykoncepcji, mówią do siebie mniej więcej coś takiego: kocham Ciebie całą, kocham Ciebie całego, z wyjątkiem tej jednej cechy, którą będzie właśnie Twoja płodność. Ale jeżeli prawdziwa miłość oznacza właśnie całkowity dar jednej osoby dla drugiej, to w tym momencie nie możemy już mówić do końca o prawdziwej miłości, bo nie jest ona całkowita, bo wyłącza tę pełną prawdę o drugim człowieku. Taka postawa jest niebezpieczna również z innego względu. Bardzo lubię to, że Kościół w swoim patrzeniu na człowieka jest bardzo rozsądny. Patrzy na człowieka bardzo racjonalnie. Kościół wie, że człowiek nosi w swoim sercu naprawdę wielkie pragnienia, ale Kościół wie również, że człowiek jest bardzo słaby, że człowiek doświadcza grzechu. W tym przypadku będzie chodziło o pożądanie. W momencie, kiedy małżonkowie odwołują się do antykoncepcji, to można powiedzieć, że są dla siebie dostępni tak naprawdę cały czas. Taka sytuacja nie jest rozwojowa dla mężczyzny, który jeszcze nie jest święty. My, ludzie, doświadczamy grzechu. Więc jeżeli mężczyzna nosi w swoim sercu pożądanie i cały czas prowadzi to zmaganie między prawdziwą miłością a pożądaniem, to w momencie, kiedy kobieta jest dla niego dostępna cały czas, w pewien sposób nie musi stawiać sobie wymagań, które musiałby postawić sobie, jeżeli respektuje właśnie ten naturalny rytm wpisany w ciało kobiety. Więc wszystko to, co Pan Bóg wpisał w ciało kobiety, jest bardzo mądre. Wszystko to służy temu, żeby mężczyzna nauczył się być naprawdę bezinteresownym
darem. Wszystko to tak naprawdę prowadzi też ludzi do bardzo głębokiego przeżywania seksualności i do przeżywania radości wypływającej z podejmowania współżycia seksualnego przez dłuższy czas. Mówiliśmy o tym trochę na temat masturbacji, że jeżeli młody człowiek dostarcza sobie tego typu bodźców, to będzie potrzebował tych bodźców coraz silniejszych. Podobnie jest tutaj, jeżeli małżonkowie będą podejmować współżycie seksualne zbyt intensywnie, to będą potrzebowali coraz większych bodźców. Człowiek, z którym dany człowiek żyje w tym momencie, może przestać wystarczać. A tymczasem chodzi w tym wszystkim o to, żeby małżonkowie odkrywali całą głębię swojej osobowości, żeby dokopywali się do tego, co najgłębsze, żeby rozpoznawali tę swoją wyjątkowość, tę swoją wielką wartość. Cały rytm wpisany w ciało kobiety właśnie z tego względu bardzo mocno służy mężczyźnie, który, jeżeli chce go uszanować, musi umierać dla swojego pożądania. Ale umiera dla swojego pożądania po to, żeby mógł się narodzić dla prawdziwej miłości, żeby był względem kobiety, z którą żyje, bezinteresowny, żeby cały czas czuwał nad tym, żeby widzieć ją jako człowieka, którego Bóg chce dla niego samego, żeby służyć jej, żeby otaczać ją czcią i szacunkiem. Do tego wszystkiego prowadzi nas nauczanie Kościoła i to ma na celu. Kościół stawia poprzeczkę tak bardzo wysoko przed małżonkami, ponieważ wie, jak bardzo wielkie znaczenie seksualność ma w tych planach Pana Boga. Kościół również chce, żeby ludzie bardzo głęboko cieszyli się seksualnością i dlatego tak wysoko stawia poprzeczkę. Ta poprzeczka tak wysoko postawiona odpowiada całemu temu etosowi, o którym mówiliśmy w drugim odcinku tych naszych spotkań. Odpowiada osobowemu znaczeniu ludzkiego ciała, odpowiada oblubieńczemu znaczeniu ciała i ma prowadzić ludzi do głębokiej radości, do takiej radości, jaką przeżywali ludzie na samym początku. Jeżeli mówimy o antykoncepcji, warto wspomnieć także o tym, że większość manipulacji z drobnymi wyjątkami będzie dotyczyła ciała kobiety. Gdzie zatem równość? Gdzie wzajemny szacunek? Dlaczego to kobieta ma być poddana mężczyźnie, który traktuje ją jako przedmiot do zaspokajania swojej przyjemności? Tak nie może być i to kolejny z powodów, dla którego Kościół wypowiada się przeciwko antykoncepcji. Warto tutaj powiedzieć także o tym, że jeżeli małżonkowie podążają tą drogą wierności Panu Bogu, to tak naprawdę służą Jego zbawczym planom. Pan Bóg chce powoływać do życia konkretnych ludzi, którzy w Jego imieniu będą wykonywać konkretne dobro. I tutaj powracamy jeszcze raz do tego, że musimy tak bardzo prosto i bardzo racjonalnie popatrzeć na współżycie seksualne i mówiliśmy o tym również w tym pierwszym odcinku wprowadzającym nas do tych spotkań. Wiemy dobrze, że tak bardzo wiele rzeczy nie zależy od rodziców, kiedy podejmują oni współżycie seksualne, że to tak naprawdę Bóg daje człowiekowi życie. Pan Bóg we swojej wspaniałomyślności i we wszystkim tym, jak obdarzył człowieka, podzielił się z nim także tą władzą powoływania do życia nowych ludzi. Małżonkowie współpracują z Panem Bogiem w tym dziele stwarzania, w tym dziele zbawiania, bo tak jak powiedzieliśmy, ludzie powołani do życia przez Boga rodzą się z bardzo konkretną misją. Można powiedzieć, że Pan Bóg w pewien sposób uzależnił stwarzanie nowych ludzi od tej współpracy z ludźmi już istniejącymi. I teraz od wierności Panu Bogu, którą okazują mu małżonkowie, zależy to, czy jakiś człowiek zaistnieje i będzie żył na wieczność, czy też nie. To jest rzecz, która naprawdę, można powiedzieć, mrozi krew w żyłach, jeżeli pomyśleć by o tym tak na spokojnie. Mam znajomych, których świadectwo w tym kontekście może być bardzo dobre. To są ludzie, którzy nigdy nie odwołali się do czegoś, czego Kościół zabrania, jeśli chodzi właśnie o te relacje małżeńskie. Oni mają kilkoro dzieci. Każde z tych dzieci jest chciane,
choć nie wszystkie były do końca planowane. Natomiast ich małżeństwo, ich podejście do całego tego tematu można by podsumować jednym prostym słowem: otwartość. Panie Boże, to my jesteśmy Twoimi sługami i Ty będziesz powoływał do życia tego, kogo chcesz. Nie chcemy stawać Ci na drodze, bo możesz mieć naprawdę wielkie plany. To jest rzecz, którą naprawdę trzeba brać też w tym wszystkim pod uwagę. Bardzo często niestety zdarza się tak, że antykoncepcja hormonalna ma działanie wczesnoporonne, czyli kobieta jest dzięki antykoncepcji hormonalnej cały czas dostępna dla mężczyzny, podejmują współżycie, poczyna się nowe życie, ale ze względu na działanie właśnie tych środków hormonalnych, to nowe życie nie może się rozwinąć w ciele kobiety i dochodzi tak naprawdę do poronienia. To jest działanie, można również powiedzieć, abortywne. Zaistniało nowe życie, ale nie daje się mu szansy rozwoju. To nauczanie Kościoła, które staramy się tutaj zrozumieć, naprawdę jest wymagające. Natomiast chciałbym przywołać świadectwa dwóch małżeństw, które bardzo dobitnie pokazują, że dobrze jest iść w tym kierunku i że to się, krótko mówiąc, opłaca. Pierwsze małżeństwo, o którym chciałbym powiedzieć, to małżeństwo z ponad 30-letnim stażem. Prawie zawsze byli wierni Panu Bogu. Zdarzyły się im drobne potknięcia, niemniej jednak ta pani, kiedy zdarzyły się te potknięcia, mogła powiedzieć ze swobodą swojemu mężowi, że nie zgadza się na takie rozwiązania, bo bardzo mocno czuła, że to jednak nie jest dobra droga. Jej szczęście polega na tym, że związała się z mężczyzną, który w tym momencie nie opuścił jej, ale postanowił ją uszanować. Co oznaczało w praktyce jego postanowienie? Jego postanowienie w praktyce oznaczało to, że musiał umrzeć dla pożądania, że musiał uszanować tę prawdę, że jeżeli nie planują więcej dzieci, to będzie czas, kiedy jego żona będzie dla niego dostępna i będzie czas, kiedy jego żona nie będzie dla niego dostępna. To wszystko uczyło tego mężczyznę bezinteresowności. To wszystko uczyło tego mężczyznę, że miłość to coś o wiele więcej niż seksualność. Od czasu do czasu mam okazję odwiedzić tych ludzi. Byłem świadkiem naprawdę pięknych chwil, pięknych rozmów, które oni między sobą toczą, bo pomimo tego, że upłynęło ponad 30 lat od ich ślubu, to oni są w sobie wciąż zakochani. Bardzo lubię przywoływać taką rozmowę między tymi ludźmi, kiedy ta pani spytała się swojego męża: dlaczego się tak na mnie patrzysz? A on wypowiedział teraz całą serię naprawdę bardzo humorystycznych zdań. Bo mi się podobasz. To niewiarygodne, prawda? Sam nie mogę w to uwierzyć. Chciałbym powiedzieć jeszcze o tym drugim małżeństwie, którego świadectwo naprawdę jest bardzo, bardzo mocne. To ludzie, którzy przeżyli ze sobą ponad 60 lat. Całą drogę do małżeństwa przeżyli dokładnie tak, jak oczekiwał tego Pan Bóg. W momencie, kiedy spowiadali się przed zawarciem tego małżeństwa, to ksiądz powiedział temu panu, że nigdy czegoś takiego nie widział. Ten pan opowiadał o tym ze łzami w oczach i w tym momencie zrozumiałem, co to znaczy, że łzy mogą być jak groch. Oczywiście ta ich postawa wierności Panu Bogu była wyśmiewana, trzymali się na pewien dystans. Natomiast po zawarciu małżeństwa praktycznie wszystko robili razem. To również było wyśmiewane przez ludzi i to bardzo mocno pokazuje, że nie warto przejmować się opinią ludzi. Trzeba używać rozumu, trzeba czytać rzeczywistość i trzeba działać zgodnie z prawdą. Ci ludzie również postępowali drogą wierności Kościołowi i praktycznie wcielili w swoje życie wszystko to, czego Karol Wojtyła uczył w książce Miłość i Odpowiedzialność, przywoływanej już w czasie tych naszych spotkań wielokrotnie. Ci ludzie, proszę wyobraźcie sobie, byli w stanie podejmować współżycie seksualne nawet po 70. Kiedyś miałem okazję
opowiedzieć o tym moim dobrym znajomym. Zaznaczałem na początku, że to, co powiem, może wydać się lekko niestosowne. Niemniej jednak ta moja znajoma powiedziała, że to nie jest niestosowne. To jest bardzo piękne, bo to oznacza, że ta pani dla tego pana cały czas pozostawała tą samą kobietą, z którą on związał się te kilkadziesiąt lat wcześniej. To jest dokładnie to, co tak naprawdę leży na sercu Kościoła. Tego Kościół pragnie dla każdego małżeństwa, żeby małżonkowie mogli bardzo głęboko i bardzo długo cieszyć się sobą nawzajem, ponieważ seksualność jest bardzo dobra. Seksualność jest dana przez Pana Boga i seksualność ma tworzyć relacje małżeńskie, niemniej nie stanowi całości relacji małżeńskich, stanowi jakieś ich zwieńczenie, stanowi coś wyjątkowego i właśnie dlatego Kościół stawia takie wymagania przed małżonkami, żeby ich współżycie seksualne zachowało ten swój wyjątkowy charakter niezależnie od okoliczności. W tym momencie kończymy te nasze rozważania. Staraliśmy się poznać takie najważniejsze punkty tego nauczania Jana Pawła II o teologii ciała. To jest temat bardzo szeroki. Papieski biograf George Weigel powiedział, że to nauczanie to jest bomba zegarowa z opóźnionym zapłonem, która wybuchnie gdzieś w trzecim tysiącleciu Kościoła z wielkimi konsekwencjami. Każdego z Was chcę bardzo mocno zachęcić do tego, żebyście starali się poznawać to, czego uczył Jan Paweł II. To niezwykły człowiek, którego działalność Pan Bóg potwierdził wieloma znakami. Widzieliśmy także ludzi, którzy tym nauczaniem żyją. Widzieliśmy także, że da się żyć tym nauczaniem. Na samym końcu wypada odpowiedzieć na to pytanie, które może w sercu wielu z Was już się zrodziło: co ludzie żyjący w celibacie, co Kościół ma na ten temat do powiedzenia? Widzicie, że dość dużo, ale chciałbym powiedzieć coś drobnego na sam koniec. Papież mówi, że nie ma miłości bez czystości. Dlaczego tak jest? Ponieważ każdy człowiek doświadcza grzechu. Jeżeli moja miłość do drugiego człowieka, moje odniesienie do drugiego człowieka ma być prawdziwą miłością, będę potrzebował przez dłuższy czas podążać drogą czystego serca. Będę musiał nauczyć się umierać dla pożądania, po to, żeby narodzić się dla prawdziwej miłości. Jestem grzesznikiem, który potrzebuje się oczyścić, który potrzebuje popatrzeć na ciało i na seksualność w tej pełnej perspektywie. Każdy kapłan uczciwie żyjący w celibacie, każdy brat zakonny, każda siostra zakonna, którzy poważnie podchodzą do tego ślubu, który złożyli Panu Bogu, dają świadectwo, że życie w czystości jest możliwe. Dają świadectwo, że łaska przezwycięża grzech. Jeżeli więc życie w czystości jest możliwe do tego stopnia, że w ogóle nie podejmuje się współżycia seksualnego, to tym bardziej życie w czystości w małżeństwie, życie w czystości w narzeczeństwie jest możliwe. Te wartości, o których mówił tak dużo Jan Paweł II, zwłaszcza w odniesieniu do tego pierwszego wymiaru, są do zdobycia. Pamiętajmy o tym, że zostaliśmy zbawieni przez Pana Jezusa Chrystusa, że uczestniczymy w Jego zwycięstwie nad grzechem, nad śmiercią, że nasze grzechy zostały przybite do krzyża, że zostaliśmy obdarowani Duchem Świętym i wraz z Chrystusem powstaliśmy do nowego życia. I wszystko to, o czym mówił papież, jest jak najbardziej do zrobienia. Chwała Panu.